Witam Państwa w kolejnym odcinku Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć panią dr Annę Jagodzińską, historyk, przez wiele lat związaną z Instytutem Pamięci Narodowej, głównie z Biurem Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, ale też pani doktor uczestniczyła w takim projekcie naukowym bardzo długo, Eksterminacja polskiej inteligencji i duchowieństwa w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, też za sprawą książki, którą wznowiło wydawnictwo Bellona akurat, ale pani doktor napisała taki obszerny wstęp i o obozie, i przede wszystkim o postaci Stanisława Nogaja, bardzo ciekawej postaci. Pani doktor, kim był Stanisław Nogaj? Kim był Stanisław Nogaj? Myślę, że jest to postać częściowo zapomniana przez to, że jego dzienniki, pamiętniki były tylko wydane w 1945 roku i nie było później wznowień. Nogaj jest poznaniakiem, jest bliższy jeszcze właśnie dlatego, że ja też sama jestem Wielkopolanką. Nogaj to osoba, która urodziła się pod koniec XIX wieku, w 1897 roku, i właściwie wykształcenia zdobywał jeszcze podczas zaboru pruskiego ziem wielkopolskich, poznańskiego. Ale równocześnie można o nim powiedzieć, że pomimo, że uzyskał zaledwie 7 klas szkoły podstawowej, później gdzieś 2 lata w jakimś też doszkalał się w jakiejś 2-letniej szkole praktycznej, no oczywiście prowadzonej, nazywało to się niemieckiej, był osobą niezwykłą, ponieważ on był jednym z lepszych przed wojną polskich dziennikarzy. Poza tym był uczestnikiem powstania wielkopolskiego. On już jako młody, bardzo młody człowiek wstąpił w 1911 roku do Towarzystwa Gimnazjalnego Sokół, które działało w Poznaniu. Był działaczem aktywnym w skaucie. Tutaj odbywały się tajne ćwiczenia wojskowe. Ta młodzież wielkopolska potajemnie w tych różnych organizacjach takich parapolitycznych, właściwie pod przykrywką takich spotkań społecznych, przygotowywała się do walki z zaborcą pruskim. I nawet on w swojej szkole w 1906 roku uczęszczał do Szkoły Świętego Marcina. Zainicjował w 1906 roku... Najbardziej znane liceum poznańskie. Tak, on zainicjował strajk szkolny. Zresztą wiemy, że przez Wielkopolskę przelały się te strajki, prawda, w szkołach. Znany bardzo dobrze strajk wrzesiński dzieci, które buntowały się przeciwko już absolutnie zawładnięcia w szkołach i dominacja języka niemieckiego. Wstąpił w 1911 roku do Towarzystwa Gimnazjalnego Sokół. Później był w drużynie harcerskiej Piast. I także działał w klubie sportowym Unia, prowadził działalność jawną i konspiracyjną. Niestety w sierpniu 1916 roku jako poddany pruski został wcielony do wojska pruskiego. Zresztą większość osób wtedy z Wielkopolski no niestety walczyła w wojsku pruskim. Niestety mój dziadek i jego bracia, było ich 5, wszyscy trafili na front rosyjsko-niemiecki. A także to też gdzieś tam w rodzinie, prawda, ten przekaz ja rodzinny mam. To jest cecha Wielkopolski, częściowo też Górnego Śląska. Tak. Rozmawiamy w dawnej kongresówce, więc tak. Inna jest perspektywa. Tak. No, na szczęście on był tak odważnym człowiekiem i decydującym o swoim życiu, że z wojska kilkakrotnie dezerterował, zresztą za co był aresztowany przez pruską policję. Ukrywał się nawet pod nazwiskiem Neumann Stanisław. Zresztą, gdy wybucha powstanie wielkopolskie, on natychmiast się angażuje.
On przybywa ze swoimi przyjaciółmi z organizacji tej już wojskowej do pod Hotel Bazar, jak to mówił, by tutaj zająć się obroną samego Paderewskiego. Później jako zastępca komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego organizował pierwsze oddziały powstańcze właśnie w powstaniu. I tu, jak wspomniałam, przybył z 26 grudnia 1918 roku do hotelu Bazar ze swoim oddziałem wywiadowczo-wojskowym. W styczniu 1919 roku walczył pod Szubinem, Kcyniem, Szamocinem, a następnie na odcinku Paterek-Ludwikowo. Także po utworzeniu w Poznaniu zresztą Naczelnej Rady Ludowej i sprowadzeniu generała Dowbora Muśnickiego został mianowany nawet dowódcą oddziału frontu na północy Wielkopolski. Mogłabym tu wymieniać, aż po prostu, żeby nie popełnić pomyłki datowej, tu wymieniam jeszcze różne jego zaangażowania w walkę o niepodległość, również powstań wielkopolski. Poza tym wraz z powołaniem Armii Wielkopolskiej został awansowany do stopnia porucznika i wcielony do Poznańskiego Ochotniczego Batalionu Śmierci. Jako dowódca jednej z trzech kampanii wraz ze swoim oddziałem został wysłany na front litewsko-białoruski. A 30 kwietnia jest już udał się do Wilna. W czerwcu 19 roku przez swoich znajomych z Warszawy został zaciągnięty do pracy w drugim oddziale sztabu głównego, skierowany do Częstochowy, stamtąd przerzucony do Niemiec, którego zadaniem jest dywersyjno-wywiadowcze działanie na terenie powiatów kluczborskiego, oleskiego, lubickiego. Tam przygotowania do powstania. Został skierowany do Berlina również na zastępcę wywiadu na Niemcy. Niestety w 1920 roku zostaje w Niemczech aresztowany pod zarzutem posiadania fałszywych dokumentów jako uciekinier z Polski. Wydany niestety, to znaczy świetnie, bo wydany zostaje władzom polskim jako przestępca. W maju 20 roku przez dział Dowo w ramach oddziału drugiego zostaje wysłany do Prus Wschodnich w celu zbadania sytuacji politycznej na terenie plebiscytowym Warmii i Mazur. We wrześniu 20 roku wrócił do Poznania, otrzymuje stanowisko oficera organizacyjnego Związku Strzeleckiego. Poznanie. W listopadzie 1921 roku został zwolniony z wojska i związał się już wtedy na stałe ze Śląskiem. Należy pamiętać również, że brał udział w pierwszym i trzecim powstaniu śląskim. Także tutaj jest tak niezwykła osoba, równocześnie wpływ na jego działania i to udział i zaangażowanie się w walce o niepodległość Polski wynikała również z tego, że mimo, że pochodził właściwie z rodziny robotniczej, wychowywał się w Poznaniu na Wildzie, wtedy to była jeszcze nie była dzielnica Poznania, on, matka przekazała mu im, 11 rodzeństwa tam było w domu, on był najstarszy, matka przekazała im miłość do ojczyzny, miłość do Polki, do Polski, a równocześnie, jak gdyby on sam mówił, matka mówiła, nie bójcie się Niemców, prawda? Musimy walczyć o niepodległość i musimy być państwem znów wolnym. I on, ten przekaz widocznie, prawda, bardzo się zaangażował również w tą walkę o wolną, niepodległą Polskę, bo tutaj mamy, prawda, na wszystkich frontach jest, tak, walczy w Powstaniu Wielkopolskim, następnie dociera do Wilna z oddziałami polskimi, później jest na Śląsku, bierze udział w pierwszym i drugim, w trzecim Powstaniu Śląskim, ostatecznie zakochał się w Śląsku i przenosi się w 1921 roku do Katowic i tutaj zaangażował się w pracę społeczną, redagował pisma Polonia, Siedem Groszy, Kibic i Kurier Warszawski. No i właśnie wybuch I wojny światowej w 1939 roku zostaje na Nogaja w Katowicach, a on zespołem redakcyjnym z 3 września wyjeżdżają do Warszawy, mając nadzieję, że tam będą mogli działać w podziemiu i wydawać te swoje pisma. Natomiast
tam podczas obrony stolicy był dowódcą robotniczych batalionów obrony stolicy. Po kapitulacji Warszawy i wejściu Niemców do stolicy wyjeżdża z Warszawy i tutaj wraca do Sosnowca pod pseudonimem Stefan Zagoła. Ukrywając się, założył i stanął na czele ruchu oporu Odrodzenie i tutaj wydawał gazetkę Odrodzenie. Niestety już później dowiedział się, dopiero jak już był w Gusen, że od 1936 roku znalazł się już na liście osób niebezpiecznych, jak to Niemcy nazywali, dla Niemiec. Niemcy tworzyli tak zwane listy proskrypcyjne, na których, przygotowywując się do napaści na Polskę, wpisywali nazwiska osób tak zwanych niebezpiecznych dla Niemiec. Tych nazwisk było około 60 tysięcy. I na tej liście znalazł się między innymi właśnie Stanisław Nogaj. Oczywiście Niemcy po przekroczeniu, po wypowiedzeniu wojny, natychmiast tych ludzi wszystkich aresztowali, część rozstrzeliwali już na terenie Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i tu Śląska. W sumie do 28 października zamordowano w ramach... 28 października 39 roku. 39 roku zamordowano około 60 tysięcy Polaków, właśnie powstańców śląskich, powstańców wielkopolskich, ale nie tylko, różnych działaczy społecznych, organizacji. W tej grupie znaleźli się oczywiście, no już później, jak wiemy, polska inteligencja, duchowieństwo. No ta klasa inteligencja, ponieważ Niemcy zdawali sobie sprawę, że jest tak zwana warstwa kierownicza i pozbędzie Polaków tej warstwy kierowniczej inteligencji sprawi, że tutaj germanizacja ziemi, bo to już nie była w projekcie Bismarcka projekt, prawda, na Polskę, była germanizacja Polaków. A Niemcy teraz, to była nowa tendencja, po prostu germanizacja ziemi, czyli mordowanie, usuwanie Polaków, wywożenie, no chociażby do generalnej guberni, ale chodziło o to, żeby sprowadzać Niemców i żeby ziemia, jak to oni twierdzili, wróciliśmy do siebie, prawda? Vaterland. I teraz on zostaje, wracam do życiorysu Nogaja. Aresztowany 9 marca 1949 roku, zostaje osadzony w więzieniu... 39. Aresztowany w Sosnowcu 9 marca 1939 roku za działalność antysemicką. Nie... Przepraszam, 9 marca 1940 roku za działalność antysemicką zostaje, antyniemiecką zostaje wywieziony do Sosnowca i tam z Sosnowca, z więzienia, oczywiście również bity, zmuszany do zeznań, do wydawania osób, które znał, zostaje przetransportowany do zostaje transportowany do Dachau 14 kwietnia 1940 roku. I tutaj jego pobyt w Dachau jest bardzo krótki. Już w Dachau wykorzystywano jego znajomość języka niemieckiego. Znał perfekcyjnie język niemiecki. Poza tym jego dziennikarstwo też miało bardzo duży wpływ na jego umiejętność kontaktowania się i również, prawda, tutaj został wykorzystywany jako pisarz. Niestety również już tam w Dachau był świadkiem wielu niemieckich zbrodni. Zresztą w tym czasie... Warto w ogóle przypomnieć, że Dachau był jednym z pierwszych obozów koncentracyjnych, który działał jeszcze w okresie przedwojennym. No właśnie, tutaj Dachau powstał w 1933 roku po dojściu Adolfa Hitlera do władzy i tutaj pierwszymi takimi więźniami to byli przeciwnicy nazizmu i niemieckiego i pierwszymi osadzonymi tutaj więźniami to byli oczywiście komuniści, byli Żydzi, byli również przeciwnicy również z grup inteligenckich. Natomiast w 1939 roku już ten obóz zaczynał być obozem przeznaczonym dla Polaków. Pierwsi więźniowie to byli Polacy, którzy mieszkali na terenie Niemiec z różnych związków polonijnych i tak dalej. I ich już w 1939 roku
kiedy wybuchła wojna, było około 2000 aresztowanych i osadzonych w Dachau Polaków mieszkających na terenie Niemiec. Natomiast tutaj mamy Dachau, no, Dachau to było miejsce, w którym więziono również, to był obóz dla polskiej inteligencji przeznaczony, ale równocześnie przede wszystkim dla polskiego duchowieństwa, ponieważ Hitler uważał, że polskie duchowieństwo, ten przewodnik Polaków, zresztą w czasach zaboru pruskiego, prawda, gdzie Kościół był tą ostoją, gdzie jeszcze tam, taką był ostoją też polskości. W związku z tym aresztowano Polaków, polskich duchownych z terenów Wartegału przede wszystkim, ale również z terenów Śląska. I tutaj w Dachau tylko w latach 1940-1945 osadzono 1778 polskich duchownych, z czego 868 zamordowano. Także w zasadzie z terenów Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Śląska ogólnie zostało zamordowana około 1/3 polskich duchownych. Także to bardzo duże straty. I również już u samego Nogaja, już w jego pierwszej części dotyczącej Dachau, spotykam opis, gdzie on broni jednego z księży. Prawda? Sam ryzykując żynie, broni, ale no niestety później ten ksiądz został i tak zamordowany. Tutaj w Dachau nagle więźniowie Dachau dostają informację, niektórzy, że będą wywierzeni wkrótce do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen, największej filii macierzystego obozu Mauthausen. Mauthausen utworzony po aneksji Austrii jesienią 1938 roku. Był takim no, obozem kategorii sztufy, kategorii trzeciej, czyli najcięższej dla osób, które nie miały szans w ogóle wyjścia. A co to prawda generalnie znaczyło? To znaczy, w jakim celu były powoływane do życia, jeśli tak to można nazwać, nie brzmi to dobrze, obozy koncentracyjne? No bo o łagrach sporo wiemy, o obozach koncentracyjnych zresztą również, ale łagry przede wszystkim utrzymywały się z pracy niewolniczej. Oczywiście też były tworzone dla przeciwników systemu komunistycznego. A jak to wyglądało w drugim, bliźniaczym totalitaryzmie, czyli w nazizmie? Niemcy zakładali obozy koncentracyjne w ramach również takiej doktryny, że nazizm, prawda, jest, chrześcijaństwo jest wrogiem nazizmu. W związku z tym, i nie tylko, w związku z tym obozy były zakładane po to, żeby nazywano je początkowo, że to są pracy, takie hasło jest w obozach, Arbeit macht frei, czyli wolność przez pracę. Nie. Praca miała być w tych obozach, chodziło o to, żeby właściwie ludzi eliminować, prawda? Przede wszystkim w tych obozach zmuszano ludzi do ciężkiej niewolniczej pracy. Na przykład Polacy, ja nazywam ich, że to byli niewolnicy niemieccy, polscy niewolnicy XX wieku, to znaczy niemieccy, prawda, bo pracowali na rzecz Niemiec. Także obozy koncentracyjne, zagłady, ich celem było po prostu zabijanie, wykańczanie poprzez pracę, głód, choroby. Także właściwie nikt nie miał szansy prawie wyjść z takiego obozu, jak został do tego obozu zesłany. Zdarzały się niewielkie wyjątki, prawda, niektórym się udawało wydostać. Także w Polsce takie akcje obozów, zwłaszcza tych wielkich centrali obozów było 13, natomiast w tej chwili było około 1300, także proszę sobie wyobrazić, cały teren właściwie Niemiec, ja oglądałam mapę obozów i obozów w Polsce, to ona jest, Polska jest zasiana właśnie obozami, więzieniami i tymi głównymi obozami centralnymi, które tutaj mamy głównie, oczywiście mówimy o Auschwitz, w Stutthofie, którym już 2 września wywożono Polaków aresztowanych z tych list proskrypcyjnych w ramach
inteligencji akcją bardzo dużo Polaków właśnie aresztowano i wywożono do obozów. Natomiast zapominamy również, że były również takie mniejsze obozy na terenie Polski, na przykład w Konstantynowie Łódzkim czy w Działdowie, gdzie w samym Działdowie prawdopodobnie przeszło około 30 tysięcy Polaków z Warmii, Mazur, tutaj z północnego Mazowsza, ale również zostali zamordowani około 100 polskich duchownych. I tutaj Nogaj na przykład wspomina, że on w pewnym momencie był również wysłany tutaj do Działdowa. W Działdowie był garnizon Wojska Polskiego przed wojną, gdzie Niemcy w 1939 roku, jak tylko zajęli tutaj już północne Mazowsze, urządzili tam obóz dla Polaków. To był potworny obóz. Tam po prostu nazywano to obozem przejściowym. To był naprawdę obóz przeznaczony do zabijania Polaków. I w tym czasie, kiedy Nogaj zostaje wywożony z Dachau w kwietniu do Guzen, równocześnie z Działdowa, bardzo duża grupa ludzi zostaje również wywieziona do Dachau i do Guzen. Czyli takie, prawda, transporty Polaków aresztowanych. Podobno jest podobno w Polsce są, mogłam powiedzieć, że w Polsce oficjalnie mówimy, że zginęło około 6 milionów Polaków, tak, obywateli polskich. Ale z tych wywiezionych na roboty, z tych, którzy nigdy nie wrócili, to podaje się, że nawet 11 milionów Polaków mogło po prostu nigdy do Polski już nie wrócić. Tak? Tyle straciliśmy. Guzen cechowało to, o czym zaświadcza zresztą w swojej książce Guzen Stanisław Nogaj, mordercza, niewolnicza praca w kamieniołomie. Znaczy, Mauthausen Guzen był utworzony w 1938 roku w pobliżu Kamieniowa w Wienigraden. I to jeszcze Himmler po aneksji Austrii objeżdżał właśnie Górną Austrię i stwierdził, że o, tu mamy kamieniołomy, to możemy tutaj wybudować obóz. I wszystkich tych więźniów Guzen zapędzili przede wszystkim właśnie do kamieniołomów. Polacy właściwie zaraz natychmiast po przesłaniu głównie z Dachau zostali wysyłani do kamieniołomów i te kamieniołomy to była praca, właściwie wspomina i Nogaj nie był wysłany do Guzen, prawda? On znów zostaje tutaj pisarzem obozowym. Natomiast ja mam wspomnienia osób, które były wywożone do kamieniołomów i w tych kamieniołomach pracowano w sposób, te kamieniołomy zabijały. Na przykład więźniowie wysyłani do kamieniołomów, tam praca trwała latem do 12 godzin. Wycinali te wielkie bloki kamienne, prawda, podkładając dynamit i tak dalej. I z dołu, z kamieniołomu prowadziły schody. 185 stopni schodów, po których oni na plecach nosili te ogromne głazy do 60 kg ważące. I Niemcy bardzo często zabawiali się w tak zwanych spadochroniarzy, czyli tych więźniów, którzy obciążeni tymi kamieniami, chorzy, głodni, zrzucano po prostu, prawda, ze skał. Także to była, część więźniów nazywała to ścianą śmierci, a oni, a Niemcy się na ścianą spadochroniarzy. Także tam w tych kamieniołach straciło bardzo dużo ludzi życie. Natomiast w Guzen był największą filią i tam też obok w Guzen leżało około 6 km od Mauthausen i tam były też kamieniołomy, ale w początkowym okresie, jak polscy więźniowie byli wywiezieni do Guzen wiosną i między innymi Nogaj, pracowali przy
urządzaniu samego obozu, ponieważ Guzen właściwie był w trakcie budowy, jak tam zwieziono polskich więźniów. Także prymitywne warunki, potworne były warunki prymitywne. Właściwie nie było warunków do mieszkania. Spano na podłodze, na jakichś silnikach. Toalet nie było, biegać trzeba było do jakichś dołów kloacznych. I głównie właśnie pracowali Polacy właśnie w tych również kamieniołomach. Zresztą mój stryj wspomina, który był więźniem Dachau jako Wielkopolań polski ksiądz. Był bardzo młody wtedy, bo dopiero był wyświęcony w 1939 roku. Jak oni zostali przywiezieni do Guzyn 2 sierpnia 1940 roku, to jak przekroczył bramę obozową, to on mówi, wiesz, ja miałem wrażenie, że znalazłem się u bram piekieł. To był potworny obóz, tam zabijano w sposób bezwzględny. Niemcy po prostu znęcali się nad więźniami, nie tylko wykorzystując je przy pracy niewolniczej, ale właściwie sam Karl Chmielewski, który był komendantem obozu, miał przyjemność w znęcaniu się i zabijaniu więźniów, szczególnie Polaków. Nogaj, jak już pani doktor wspomniała, był pisarzem obozowym. Co to znaczyło być pisarzem obozowym w hierarchii więziennej, w tym systemie morderczym, jakim były niemieckie obozy koncentracyjne? Z naciskiem, proszę państwa, na niemieckie. Nogaj był już z Dachau, przeszła za nim taka właśnie informacja, że on zna doskonale język niemiecki i może być wykorzystywany tutaj w biurze obozowym u Karola Chmielewskiego. Po prostu on sporządzane były listy więźniów, transportów i tak dalej. Także on tutaj miał dostęp również do tajnych akt bardzo często, nawet znalazł swoje dokumenty, które próbował niszczyć. Ale to, że on był tutaj jak gdyby w tej grupie, w grupie takiej osób niekoniecznie zmuszonych do ciężkiej pracy fizycznej, nie oznaczało, że nie był narażony na utratę życia. Bo niestety był również poddawany badaniu pseudomedycznemu na ropowice, prawda? Również na malarię. Zresztą do końca życia cierpiał z tego powodu i przyczyną jego takiej wczesnejszej śmierci była jednak te choroby po doświadczeniach pseudomedycznych. Nogaj wykorzystywał bardzo często swoją funkcję przez to, że on również był taką osobą jeszcze przed wojną lewicującą. Inaczej na niego bardzo często patrzyli więźniowie komuniści. I bardzo często on zresztą wykorzystywał ich, prawda, do obrony tych współwięźniów, z którymi zamieszkiwał czy obok nich przebywał na terenie obozu. I uratował niejedno życie, również niejednemu kapłanowi polskiemu. Sam zresztą później, bardzo ciekawe, ja tutaj takie zanotowałam sobie zdanie, które on przedstawił, gdzie czytelnik za Nogajem przekracza bramę obozową Guzyn i widzi, i wchodzi na jego teren i obok tych, którzy mordują, widzi więźniów, obok cierpienia widzi miłość, braterstwo, wzajemną pomoc. Obok spraw martyrologicznych Nogaj poprzez sugestywne obrazy i opisy przedstawia codzienne życie obozowe z całą jego egzystencją, prawda? Czyli on w którymś momencie taki daje przekaz. Ja pozwolę sobie zacytować. Bardzo proszę. A kiedyś potem opiszesz, co się w obozach koncentracyjnych działo i dzieje. My sami, obserwując tu różne makabryczne sceny, nie możemy wprost uwierzyć, że miały one faktycznie miejsce. Wszystko brzmi tak fantastycznie, tak nieprawdziwie, że poważnie się obawiam, iż na wolności nie znajdziemy człowieka, który uwierzyłby naszym opowiadaniom. I ci dalej, tutaj właśnie pozwoliłam sobie również zacytować słowa Stanisława Grzesiuka, więźnia Guzyn, który właśnie
widząc, bo on też był więźniem Guzyn, on jak gdyby... swoje zapiski pod tytułem Wyszłat kacetu, bardzo swego czasu popularna książka. I on jak gdyby tutaj, chcąc przedstawić postać Nogaja jako więźnia Dachau, Guzyn, to coś takiego zanotował. Ci, którzy nie byli sami w oborze, niech nie sądzą tych, którzy tam przebywali. I dodaje, co może powiedzieć o życiu w obozie ten, który tam nie był. Gotów jest sądzić każdego za jego poszczególny czyn, nie zdając sobie sprawy z warunków ogólnych i zwierzęcej walki o byt. Jeden więźniów bandytów cieszył się na wolności szacunkiem i poważaniem jako dobry, kulturalny człowiek. I gdyby nie dostał się do obozu, byłby takim przez całe życie. Ci, co nie byli w obozie, gdy im opowiada ktoś albo czytają coś o obozie, niech powstrzymają się od wydawania swego sądu o ludziach i wypadkach, bo sądem swym skrzywdzić mogą tych ludzi. Prawda, nie wszyscy wytrzymywali, nie wszyscy, ten horror obozowy, gdzie tam, jak ojciec Maria Żelazek, który też przez moment był więźniem Guzyn, w swoich wspomnieniach zapisał, że właściwie każdego dnia za mną i przede mną szła śmierć. To jest w ogóle bardzo trudna lektura, proszę Państwa. Ja odsyłam Państwa do lektury książki, która nie jest książką łatwą w takim znaczeniu, że stykamy się ze światem, którego możemy z punktu widzenia życia w epoce pokoju, dobrobytu, dużego dobrobytu, jak na warunki w ogóle polskie, powojenne, już nie mówię o okresie tutaj, trudno w ogóle te rzeczywistości zestawiać, tutaj pani doktor adekwatny cytat przetoczyła, ale też to, co uderza mnie w tej książce, to jest pewien specyficzny, taki bardzo chłodny i zimny język, ale podejrzewam, że inaczej się nie da. Dlaczego o tym mówię? Bo my czytamy tego typu rzeczy, to nam się wydaje, że to jest pewnego rodzaju, wręcz bym powiedział, pornografia. W sensie pewnej dosadności opisu ludzkiego cierpienia, umierania, okrucieństwa, bezwzględności, także bezwzględności stosunków ludzkich w nienaturalnym świecie. Czy jak mówił Henryk Grudziński, co prawda o obozie komunistycznym, innym świecie, że właśnie ci, którzy znaleźli się w innym świecie, nie powinni być oceniani przez tych, których nigdy te granice człowieczeństwa nie zostały sprawdzone przez tego rodzaju świat. Ale ja tuż wcześniej, nim książkę opracowaną przez panią, nim ona mi wpadła w ręce, powróciłem po raz kolejny, po raz enty, akurat troszeczkę inny tam zabieg estetyczny wykorzystałem, czyli wysłuchałem bardzo ciekawego audiobooka, książki, która się ukazała w latach 60. w Polsce, pani profesor Wandy Pułtawskiej, wielokrotnie zresztą wznawianej i boję się snów, o jej z kolei aresztowaniu, przebywaniu w aresztach krakowskich, niemieckich, znaczy już pod okupacją niemiecką i potem o wywiezieniu do Ravensbrück i o tym świecie, w którym ona się znalazła. I to zderzenie świata, z którego się przyjeżdża, no już co prawda była po tym areszcie, już zetknęła się z okrucieństwem, z pewną specyfiką też hierarchii więziennej, kobiet, z którymi się znajdowała, a wiele tam było prostytutek, więc to ale już jak kiedy dojechała do tego Ravensbrück, też w pewnym momencie sama profesor Pułtawska pisze o tym, że o tym świecie można tylko pisać takim językiem bardzo dokładnym, faktograficznym, trochę takim jak fotografia, gdzie się odtwarza to, z czym się miało do czynienia, bo wszelka forma stosowania przemiotników języka ocennego nie ma żadnego sensu, bo to nie jest kompletnie przekładalne. To jest wejście wraz z przekroczeniem bramy obozowej, wchodzi się w inny świat. Tak. I to też jest widoczne u Nogaja. To jest Przepraszam widoczne. Za ten przydługi Ale to bardzo cenne, co pan, bo mówiąc o Nogaju, nie zapominajmy, że on jest jednym z tysięcy polskich więźniów obozów koncentracyjnych. To jest, pani doktor, w ogóle przecież przerażająca statystyka, jeśli chodzi o Guzyn, bo to jest ponad 37 tysięcy więźniów, gdzie ponad 28 tysięcy, proszę Państwa, zostało zamordowane. Polska inteligencja, to był centralny obóz przeznaczony właśnie Guzyn do zlikwidowania polskiej inteligencji. I tu Nogaj, będąc jednym z autorów tego pamiętnika, dziennika, on wchodzi do tego obozu i on widzi obóz od wewnątrz jako jego więzień.
I oprócz opisu własnych przeżyć przedstawia tu to, co miliony ludzi przeżywały właśnie w życiu codziennym obozowym. I opisuje właśnie to, o czym już wspomniałam. Nie tylko te potwornie zbrodnie niemieckie, ale również ukazuje ludzkie wybory. Obok tu zła to człowieczeństwo. I to jest również wśród właśnie obok tego mundury u Sesmańskiego ubrani więzienne pasiaki. Ludzie skazani na cierpienie i śmierć. To byli bezbronni ludzie. I wśród nich Polacy. W tym ubiorze też była konieczna, prawda, żeby zdehumanizować tych ludzi. Zdehumanizować. I tutaj właściwie to byli ludzie, którzy byli znienawidzeni przez Niemców, ale wśród nich najbardziej znienawidzeni byli Polacy. I Nogaj wspomina w swoim, właśnie to jest dla mnie też bardzo ciekawy wątek, ponieważ on wspomina o polskich lekarzach, o Gościńskim, Kamińskim. Również pojawia się tu postać Aldo Carpi, autora wspaniałej książki Oguzen, pamiętnik wydany po wojnie, wiele lat po wojnie, wytłumaczony na język polski. Jest to malarz włoski, który za po prostu przeciwny temu faszyzmowi z kolei włoskiemu. On dostaje się w 1944 roku do obozu. To już pamiętajmy tak, że po klęsce, po 1943 roku, kiedy tutaj, prawda, po upadku rządu Mussoliniego i tak dalej, Włosi są również więźniami obozów koncentracyjnych. I również wywierzony zostaje właśnie późniejszy autor Aldo Carpi, zresztą malarz, wydaje książkę z pięknymi grafikami. I on zawdzięcza życie swoje właśnie polskim lekarzom. I o tym pisze też Noga. I to jest bardzo, może nie pisze o samym Carpi, ale on pisze o tych lekarzach. O lekarzach polskich, którzy za cenę własnego bardzo często życia zajmowali się tymi więźniami, ratując ich, ratując przed wywózką do transportów inwalidów. Bardzo mało mówimy o transportach inwalidów. Niemcy od 1941 roku, już w Dachau, później w Guzen, organizowali tak zwane grupy więźniów niezdolnych do pracy, traktując ich jako, nazywano to inwalidami, że to są inwalidzi, oni byli umieszczani w oddzielnych barakach, po czym w tak zwanych transportach inwalidów wywozili ich do zamku Hartheim koło Linzu na terenie Austrii i tam mordowano. W tych komorach gazowych zamku Hartheim zamordowano od 2 do 3 tysięcy Polaków, z tego tylko z Dachau 310 księży, ogólnie 500 tylko polskich księży. Natomiast około 30 tysięcy osób tam zamordowano, bardzo często w ramach tak zwanej akcji T, prawda, czyli pozbywanie się osób chorych psychicznie, niezdolnych do życia i tak dalej. No to był po prostu mord. Mordowano tam również już w 1938 roku niemieckie dzieci, też były wywożone. Także tutaj ten czas 33 do 45, okres właściwie tego potwornego niemieckiego, tej niemieckiej polityki usuwania ludzi, jak to oni mówili, niebezpiecznych dla Niemiec, to był czas mordowania po prostu ludzi. Jest jeszcze opis w książce Nogaja śmierci profesora Włodzimierza Ornickiego, wybitnego polskiego geografa. Kolejny przykład na eksterminację polskiej inteligencji. Tak, nie tylko, bo tych Polaków bardzo, bardzo zasłużonych dla Polski w sposób okrutny zamordowano wielu, prawda? Tu jest, on opisuje Ornickiego, ale on nie tylko opisuje, opisuje wiele innych postaci, ponieważ ja się zajmuję również przypomnieniem i eksterminacją, martyrologią duchowieństwa polskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych, to również zwróciłam uwagę na to, że Nogaj, w sumie będąc osobą lewicującą, prawda, zawsze staje w obronie polskiego kapłana. Także to jest też takie, nie tylko, ale i to wymienia kilka nazwisk tych duchownych, bardzo często z narażeniem własnego życia, bo on sam jest poddany karze słupka, potwornej karze, sam był zbity. Przypomnijmy, czym była kara słupka.
Kara słodka to była jedna z najpotworniejszych kar, na jakie skazywano więźnia. Taki opis dokładnej kary słupka to mamy przez więźniów w Dachau. Po prostu wieszano więźnia w dużej łaźnie dachaowskiej, były przybite haki, na których wieszano za ręce wykręcone do tyłu więźnia. Trwała ta kara słupka około godziny. To była tak potworna kara, bo po prostu oni wisieli, prawda, na tych wykręconych rękach około godziny. Niemcy jeszcze się zabawiali, szczuli psami. Jest opis jednego z księży Ambrożkiewicza, który był również poddany karze słupka i on czeka w kolejce, aż ta pierwsza fala tych skazanych zostaje zdjęta. I on mówi, tyłem stałem do nich i słyszałem, jak na posadzkę spadały pod wiszącymi krople potu i krwi, prawda? Tak to była potworna kara. Większość z tych więźniów traciło dłonie. Bardzo często umierali później w potwornych mękach. No, oprócz takich kar były jeszcze inne, prawda? Topienie w basenach. Na przykład Dachau został w beczce po fekaliach zatopiony polski kapelan wojskowy, ksiądz Francuz. Właśnie również bardzo często zapominamy, że po wrześniu 1939 roku do obozów koncentracyjnych również byli wywożeni polscy kapelani. Przede wszystkim nie tylko do obozów wienieckich, prawda, ale również wojskowych, a również do obozu. I na przykład w Buchenwald było wywiezione około 500 księży, żyli w potwornych warunkach, po czym ich ubrano oczywiście w pasiaki, przewieziono później w 1942 roku do Dachau i tam z 50 ich przewiezionych 25 zamordowano też w bestialki sposób. Tutaj ja wracam bardzo często, jak gdyby odbiegam od samego Nogaja, ale Nogaj, wydanie tego pamiętnika, dziennika Nogaja sprawiło być może takie przypomnienie, prawda, tego, co my teraz jako moje pokolenie powinno to przekazywać, tę wiedzę następnemu pokoleniu, żeby to pokolenie następujące po mnie mogło przekazać następnemu pokoleniu tą wiedzę o tym, czym jest nienawiść, do czego może doprowadzić, prawda? Mało tego, my jesteśmy z tego pokolenia, domniemuję pani doktor, które przeżyli nasi rodzice. Mój tata tak. Rocznik 34, mama 39, ale dla obojga wojna, no ojciec jako nastolatek, mama jako dziecko, była najgłębszą traumą, która warunkowała ich późniejsze życie tak naprawdę w każdym calu. No jeszcze to tak. Było pokolenie w przypadku moich rodziców, którzy spod jednego deszczu, pod inną rynnę wpadli komunizmu i stalinizmu, więc dla nich się życie dopiero rozpoczyna tak naprawdę w miarę normalne, Ono nie było do końca normalne w latach 60. Tak, no ja jestem nieco starsza. I moi rodzice już jako moja mama 10-letnia, ojciec miał 15 lat, jak przeżywali wojnę. I też ich opowieści byli świadkami. Na przykład moja mama była świadkiem w takiej małej miejscowości pod Częstochową Przyrów. Tam w czasie wojny to społeczeństwo miało szczęście, ponieważ dwóch żandarmów, którzy byli do tego miasteczka kilkutysięcznego przysłani, oni zaprzyjaźnili się z mieszkańcami i powiedzieli, słuchajcie, my chcemy wrócić do domów, ale bądźcie tutaj w miarę działajcie. Mój dziadek miał przecież, u niego w domu spotykali się AK-owcy, miał w piwnicach były pomieszczenia, całe grupy AK z Częstochowskiego tutaj, ksiądz Gurgacz i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, jest 45 rok, styczeń, zbliża się armia radziecka. I przypadkowo zostaje dwóch takich żołnierzy wysłanych, do dzisiaj nie wiemy, czy to było z tej bandy, z tych ugrupowań ukraińskiego, nocuje w Przyrowie i ta osoba, która przenocowała ich, morduje jednego z nich, bo oni byli obwieszeni zegarkami złotem, jeden uciekł i na dwa dni później przyjeżdża oddział
gestapy, Niemcy, żołnierze. Nie udało się podobno ustalać do dzisiaj właściwie, co to była za organizacja wojskowa. I aresztują 45 młodych mieszkańców, wyciągając ich z domów i tego samego dnia spalono ich żywcem w stodole jakiejś. I świadkiem tego jest moja również, prawda, moja 14-letnia mama, która zdążyła się ukryć, ale ona to widziała i to ona całe życie właśnie o tym opowiada. Natomiast ojciec z kolei mu jest Wielkopolaninem spod Środy Wielkopolskiej tutaj i też opowiadał, jak to było, prawda? Koszmarnie tutaj na terenie Wielkopolski. Greiser przecież twierdził, że wrócił do siebie, tak? Ciężko się o tych sprawach rozmawia. To jest bardzo ciężka materia ludzkich dramatów, ludzkich przeżyć, ludzkich takiego ludzkiego doświadczenia, które często naznacza, czy które nosi się pewnego rodzaju przeżycia, które nosi się całe życie. W maju 45, bo to są głębokie tak. Niemcy, Austria, obóz jest wyzwolony. Po 5 latach, prawie równo, po ponad 5 latach, bo tak. Od marca 40 znajduje się w obozie już po raz pierwszy Stanisław Nogaj. Dopiero 5 maja Guzen jest wyzwolony, jeden z ostatnich obozów obok Dachau. I co się z nim dzieje dalej? On spisuje bardzo szybko. To jest w ogóle tak. Bardzo ciekawa historia, tak. Również, która się powtarzał profesor Pułtawskiej, która dręczona snami i koszmarami bardzo szybko spisuje swoje doświadczenia. Odkładała głęboko ten brulion z zapiskami do szuflady. Dopiero w latach 60. książka jest wydana, ale ona dzięki spisaniu tego wszystkiego, co przeżyła, co nosiła w sobie, zaznaje po raz pierwszy snu, o czym sama pisze i wspomina we wstępie do książki, boję się snów. Co się dzieje z Nogajem? Bo Nogaj ma jeszcze drugi cel, jak gdyby w spisaniu tego całego doświadczenia, czyli postawienia przed sądem sprawców. Jest człowiekiem, który też jest wielokrotnie tak, świadkiem w procesach. Tak, on jest bardzo, bardzo często świadkiem w procesach, szczególnie już w tych procesach norymberskich i on tutaj i tylko wcześniej właśnie pamiętnik jego jest wykorzystywany jako dowód na oskarżenie. Także Nogaj tutaj trzeba przyznać, że również ta jego rola pisarza w obozie to była również okazja do wykorzystywania skrawków papieru do robienia właśnie tych notatek. On dokładnie dzień po dniu spisywał wszystkie wydarzenia, jakie się działy w obozie. Przynajmniej starał się dokładnie każde wydarzenie opisać. Stąd on właściwie jego opis jest opisem, którym przekazuje rzeczywistość dnia codziennego w obozie. I on tam również był, jeden z jego braci był osadzony w Dachau i on, Nogaj, te wszystkie swoje notatki w tym mieszkaniu, w tym bloku, w którym mieszkał, chował w jakiejś skrytce pod podłogą. I po zakończeniu wojny, po wyzwoleniu Guzen, 5 maja, on to wszystko wyjął i zabrał ze sobą. Te notatki są naprawdę autentyczne, bo są wpisane na bieżąco. On przyjeżdża po wojnie, po wyzwoleniu Guzen, wraca do Polski i taki jest jego również taki zapis, że wraca przez jakąś niedaleką miejscowość od Guzen i tam zatrzymuje się jakiegoś gospodarza, Austriaka, który mu proponuje że jedzenie, pyta się skąd idziesz. I on mówi z Guzen. I ten Niemiec udaje, że nie wie, że co tam się działo, co jest nieprawdą, bo to samo było z Dachau.
kiedy amerykański korespondent po 29 kwietnia 1945 roku udał się do miasteczka i pytał się ludzi, widzieliście, co się tutaj działo, to większość twierdziła tak, my nic nie wiedzieliśmy, co też przecież było nieprawdą, bo widzieli setki osób wszyscy przechodzących. Pani doktor, bo teraz czytam biografię w międzyczasie, między innymi lekturami Petera Ziwalda, autorstwa biografii Benedykta XVI i wszyscy Niemcy dobrze wiedzieli. Dachau już od lat 30. od momentu powstania obozu. Ale oczywiście, że wiedzieli. Zresztą same matki, same jedna z osób tutaj występujących właśnie w tej relacji tego amerykańskiego dziennikarza. Zresztą podobno matki niemieckie mieszkające w miasteczku Gusen same straszyły swoje dzieci, jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do Gusen, czyli wiedziały, prawda, co to jest za obóz. Oczywiście Nogaj wraca do Polski, wraca do Katowic i tam właściwie mieszka w Katowicach, zajmuje się również wydawaniem. Tutaj jego życie później jest trudne, bo on jest związany z PPS-em. Jest trudne. Próbuje być dziennikarzem, ale też mu tam długo na to nie pozwala. Próbuje być dziennikarzem i w końcu zostaje, nawet proszę sobie wyobrazić, że on nawet w pewnym momencie miał trudności w wydaniu tego swojego dziennika, ale na szczęście już było zainteresowanie w gazecie bodajże jednej z poznańskiej i także w katowickiej, także tam już drukuje w samych gazetach te wspomnienia. I później w 1945 roku, pod koniec 1945, bodajże w październiku, właśnie zostaje w Katowicach wydany ten jego dziennik, pamiętnik, ale właściwie jest to tylko taka pierwsza część, bo jego ten dziennik, pamiętnik składa się z takich trzech części i tutaj udało się wznawiając tę publikację, właśnie tutaj pan Kucharski właśnie, który jak gdyby, on był tą osobą, która w Bellonie postanowiła wydać jako redaktor właśnie ten dziennik. Z tym, że to wznowienie byłoby tylko do właściwie 60 parę stron, ta pierwsza część, którą wydał Nogaj po wojnie. Natomiast w tej chwili tutaj Bellona dotarła do całości, bo to był tak. Trzy części. Tak, bo to były trzy części. I równocześnie ja składając wniosek o udostępnienie mi dokumentów dotyczących Stanisława Nogaja, bardzo dużo jest, jeżeli są osoby zainteresowane takim szczegółowym później dokumentowaniem życia Nogaja już przez służby bezpieczeństwa, które się były nim zainteresowane, to naprawdę jest bardzo bogaty materiał w Instytucie Pamięci Narodowej w archiwum. Bardzo bogaty materiał. Również ja współpracuję z taką profesor Eileen z Nowego Jorku, z Uniwersytetu Baltimore i ona od wielu lat interesuje się też polskimi więźniami, polskimi w niemieckich obozach koncentracyjnych, między innymi Gusen. I ona dla mnie zamówiła właśnie w Muzeum Holokaustu w Nowym Jorku, zamówiła, zamówiła właśnie w tym Muzeum Holokaustu. Waszyngton. Tak, Waszyngton. Zamówiła właśnie dokumenty, sprawdziła i co się okazało? Tam w archiwum jest bardzo dużo dokumentacji zbieranej przez samego Dobosiewicza, również więźnia, prawda, który zresztą kontaktował się w obozie, który też jest osobą znaną ze swoich wspomnień. I
Tam są informacje, których ja nie uzyskałam nawet tutaj z tych przygotowanych do druku przez Bellone dokumentacje znajdujące się u nas, czy w Bibliotece Narodowej, czy nawet podobno są również kopie w polsko-niemieckim pojednanie, tutaj mają to w archiwum. Także polecam naprawdę i okazuje się, że kilka dni temu dostałam również maila od pani profesor, że ma nowe, wspaniałe dokumenty na temat Nogaja właśnie przysłane z archiwum muzeum. Więc bardzo jestem ciekawa, co tam. Są niezwykłe te. Ja tutaj część umieściłam we wstępie, jak on wykorzystywał również taką swoją umiejętność pisania, prawda? Bo można było w pewnym momencie z obozów wysyłać korespondencję do rodzin i otrzymywać. I on w sposób niezwykle zakamuflowany zdobywa informacje na temat tego, co się dzieje w Polsce czy w Europie podczas tej II wojny światowej, bo przecież oni w pewnym sensie byli odcięci od informacji. Również, co jeszcze ciekawe, temat jest tak obszerny, na przykład zainteresował się tylko także i jeden rozdział w tym pamiętniku Nogaja jest poświęcony życiu kulturalnemu w obozie Guzyn, gdzie wbrew jak gdyby na przekór temu złu, które tam było, polscy więźniowie postanowili jak gdyby poprzez poezję, muzykę, zaprotestować, że oni nie są nur niewolnicy niemieccy, prawda? Bez numerów, bez imion, bez nazwisk, nie są tylko numerami, że są osobami, które nie dadzą się zniszczyć złu, które tam było. I tam powstają fantastyczne, na przykład Szopiński. Szopiński tworzy zespół muzyczny, który po wojnie, proszę sobie wyobrazić, że po wojnie on wyszedł, przeżył obóz i jego pieśni dzisiaj, i te pieśni tworzone przez więźniów, jest cała poezja guzenowska pisana przez więźniów tam w obozach. I na przykład w tej chwili jedna z pieśni jest hymnem. Pieśń guzenowców jest hymnem byłych więźniów obozu Guzyn. To powstaje tam żywy różaniec. Więźniowie o Włosi na przykład. Włosi bardzo pomagali Polakom i na przykład kiedy byli mordowani niektórzy Polacy, to więźniowie wpadli na pomysł, żeby ich upamiętnić. I na przykład, kiedy został zamordowany polski kapłan, to wpadli na pomysł polscy więźniowie, żeby z kostek kamieniołomów, w którym pracowali, wykonywać takie małe kostki wielkości centymetr na centymetr, takie sześciany, wiercili w tym otwory i wsypywali prochy spalonych Polaków w krematorium. I te kostki zaklejali z tymi prochami, malowali w ten sposób, żeby Niemcy myśleli, że to są kostki do gry, prawda, w kości. I tych kostek zrobiono 200, przywieziono do Polski i jeden z takich różaniec złożony został w latach 60. Oni te kostki złożyli w różańce, znajduje się w kościele świętej Anny w Warszawie. O tym prawie niewiele osób wie. To są urny polskich więźniów. Jeden został zrobiony z tych kości, z tych kamiennych kostek, złożony jest na Jasnej Góry. Tam też są prochy więźniów. Jeden z nich z pleksji samolotu, który został strącony przez Niemców, i angielski samolot aliancki, zamordowali wszystkich tych Anglików, którzy się uratowali, ale Polacy na pamiątkę dla uczczenia ich śmierci właśnie wykonali z tych kostek, z pleksji szyby też różańce. I to jest taki
to jest taki dowód na to, że tam my Polacy, mimo tak, że jak tutaj pan przypomniał, na 37 tysięcy więzionych w Gulzen Polaków, 28 tysięcy zostało zamordowanych, ale oni poprzez przeciwko złu, prawda, postanowili pokazać, że poprzez miłość, poezję można zwyciężyć również. I to jest, proszę państwa, najlepsza puenta. Nie odsyłam państwa do książki. Nie chcę powiedzieć, że zachęcam, bo to trudno tak powiedzieć. Zachęcam do zmierzenia się z tekstem, do zapoznania się z tekstem, do niewypierania tego, do czego człowiek wobec drugiego człowieka jest zdolny, do czego wysoka kultura Wagnera i Goethego zaprowadziła Niemców w momencie, kiedy poparli Adolfa Hitlera i całą jego zbrodniczą ideologię, która wykazywała się szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Chociaż sam koncept Mitteleuropy jest również autorstwa, ale akurat nie nazisty, ale niemieckiego intelektualisty Naumana. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem była pani dr Anna Jagodzińska, która też obszerny wstęp do książki napisała, z którym warto się zapoznać, warto sobie utrwalić pełną wiedzę, którą pani doktor w tym wstępie przekazuje nam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie zdążyliśmy powiedzieć jeszcze, że Nogaj właśnie po powrocie do Polski, ale myślę, że to był jeszcze niestety po powrocie do Polski, właśnie po powrocie do Polski w 1948 roku został namówiony do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa w Katowicach, ale początkowo namawiany na pierwszych spotkaniach odmawiał współpracy, ale w momencie, kiedy usłyszał, że jego współpraca przyda się do tego, żeby oskarżać Niemców, których on zna, żeby występować w procesach norymberskich, on podjął taką decyzję i zgodził się na współpracę. Zresztą w pewnym momencie przerwano z nim współpracę i tak dalej. Później jeszcze wznowiono. Przy 1959 ostatecznie zrezygnowano, ponieważ on już właściwie nie chciał współpracować, nie może, ja osobiście uważam, że nie możemy tak od razu go krytykować za jego wybór współpracy, ponieważ on wrócił do innej Polski, do Polski po 1945 roku, do Polski, której no, była nowa okupacja, okupacja rosyjska, radziecka. I być może bardzo wiele osób po zakończeniu II wojny światowej, po powrocie do Polski nie tylko, nie poradziło sobie z traumą poobozową. Jest przypadek między innymi Tadeusza Borowskiego, który był zajadłym stalinistą po powrocie z obozów i w końcu też nie wytrzymał, popełnił samobójstwo. No tutaj Nogaj bardzo nie mógł już się odnaleźć. Pracował, próbował pracować i w sumie też był w sumie był w tym wszystkim zagubiony. Dobrze, że miał rodzinę, żonę, która tutaj miała wsparcie, ale on bardzo, bardzo dążył do tego, żeby Niemcy, ci zbrodniarze niemieccy byli ukarani. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję.